Jak dbać o domowe rośliny doniczkowe w styczniu, na co o tej porze warto zwrócić szczególną uwagę, to temat dzisiejszego filmu z cyklu Dom pełen kwiatów. Zapraszam! W styczniu domowe rośliny doniczkowe są w samym środku niezwykle trudnego dla nich zimowego czasu. Dzień o tej porze, mimo że już coraz dłuższy, nadal jest zbyt krótki dla większości gatunków, jakie uprawiamy w doniczkach. Niedobór światła nadal musimy rekompensować stawianiem okazów jak najbliżej okien, najlepiej od strony południowej, lub doświetlaniem specjalnymi lampami generującymi oprócz światła białego również światło czerwone i niebieskie. Warto również regularnie przecierać liście, zwłaszcza duże, wilgotną szmatką, żeby usuwać nawet najmniejszą warstwę kurzu. Miesiąc ten to statystycznie najzimniejszy miesiąc w roku. Pamiętajmy o tym, wietrząc mieszkania. Jeżeli otwieramy okno i wpuszczamy do wnętrza mroźne powietrze, upewnijmy się, że wrażliwe rośliny nie będą narażone na te zimne podmuchy, które mogłyby im zaszkodzić. Pamiętajmy o tym również wtedy, gdy kupujemy nową roślinę i chcemy ją przetransportować ze sklepu do domu. Zadbajmy o to, by była dokładnie i odpowiednio zabezpieczona, żeby nie przemarzła po drodze. Większość popularnych gatunków domowych roślin doniczkowych pochodzi z rejonów tropikalnych i subtropikalnych, gdzie temperatura nie spada poniżej 10–15 stopni Celsjusza. Musimy o tym pamiętać. Pamiętajmy też, że w okresie grzewczym w wielu mieszkaniach jest suche powietrze, podczas gdy wiele gatunków, takich jak np. skrzydłokwiaty, fikusy, storczyki czy paprocie, preferują powietrze bardziej wilgotne. One będą nam szczególnie wdzięczne o tej porze za zraszanie lub dbanie o podnoszenie wilgotności powietrza w ich otoczeniu. Możemy to robić nie tylko poprzez częste zwilżanie, ale także stawiając doniczki z roślinami np. na wilgotnych kamieniach lub przy użyciu specjalnych nawilżaczy powietrza. Wysoka wilgotność powietrza i częste zraszanie pomagają też w walce z przędziorkami, która może nas spotkać zimową porą. Te niewielkie pajęczaki mogą zostać wniesione do domu wraz z żywą choinką, iglastymi gałązkami z ogrodu lub nowo zakupionymi świątecznymi roślinami, np. z gwiazdą betlejemską. Jeżeli tylko zauważymy ich obecność, objawiającą się blednięciem i potem żółknięciem liści w połączeniu z widoczną, delikatną pajęczynką na nich, zwłaszcza od spodu blaszki, należy jak najszybciej wprowadzić zabiegi, żeby je zwalczyć, dokładnie umyć rośliny i zastosować opryski wybranymi środkami owadobójczymi, naturalnymi lub chemicznymi. Pozostając w temacie gwiazdy betlejemskiej, która w styczniu bardzo często zdobi jeszcze nasze mieszkania, warto przypomnieć, że jest to roślina wieloletnia i możemy ją pozostawić w domu na dłużej. Latem dobrze się czuje wystawiona na zewnątrz, do ogrodu lub na balkon. Wniesiona z powrotem jesienią może zakwitnąć kolejny raz w czasie kolejnych świąt. Zimową, styczniową porą cały czas podlewamy domowe rośliny doniczkowe w ograniczonym zakresie, wtedy gdy zauważymy, że podłoże w doniczkach już lekko przeschło. Nadmierna wilgotność podłoża połączona z niedostateczną ilością światła i niską temperaturą powoduje, że o tej porze czasem w naszych doniczkach pojawia się pleśń, grzybnia. Na powierzchni podłoża nie jest ona bardzo szkodliwa dla starszych roślin, ale nie powinna dotrzeć do korzeni. Jeżeli nie chcemy jeszcze przesadzać naszych okazów czekając do wiosny, a pleśń się pojawiła, należy spulchnić wierzchnią warstwę podłoża lub ewentualnie ją wymienić. Warto w takim wypadku także nieco bardziej ograniczyć podlewanie i sprawdzić, czy otwory drenażowe na dnie doniczki są drożne. W styczniu nadal nie nawozimy większości roślin, wyjątek stanowią tu te okazy, które właśnie o tej porze zaczęły mocniej przyrastać lub kwitną. Jest to też miesiąc, kiedy w sklepach ogrodniczych i kwiaciarniach pojawiają się różne kwitnące rośliny doniczkowe, którymi możemy obdarować babcie i dziadków z okazji przypadającego w tym miesiącu ich święta. Na Dzień Babci i Dziadka można w styczniu kupić m.in. kolorowe storczyki, sempolie, czyli tzw. fiołki afrykańskie, anturium, kalanchoe i wiele innych prześlicznych okazów. Odpowiednio pielęgnowane mogą być uprawiane w domach latami. Nie zapominajmy w tym miesiącu o roślinach, które zimujemy w chłodniejszych pomieszczeniach. Zaglądajmy regularnie do roślin śródziemnomorskich, kaktusów czy sukulentów, które najlepiej czują się o tej porze w temperaturze 10–15 stopni Celsjusza i sprawdzajmy, czy nie trzeba ich podlać lub czy nie pojawiły się oznaki chorób czy żerowania szkodników. Nadal na bieżąco usuwamy z naszych domowych okazów wszystkie uschnięte liście i przekwitnięte kwiaty. Możemy już pomału rozpocząć przygotowania do wiosennych zabiegów i zaopatrzyć się w podłoża, doniczki, podpory i wszystko to, co będzie nam potrzebne podczas przeprowadzki roślin do większych pojemników. Pierwsze przesadzenia rozpocząć można mniej więcej pod koniec lutego. I to tyle na dziś. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów z cyklu Dom pełen kwiatów oraz pozostałych filmów na kanale Ogród na co dzień.